Tragedia w kopalni. Nie żyje dwóch górników śląskie. Tragiczny wypadek w kopalni Mysłowice Wesoła. W czwartek po południu doszło do wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła, poinformował rzecznik Polskiej Grupy Górniczej. Zginęło dwóch górników. Rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski poinformował, że w zasięgu skutków zdarzenia było czterech pracowników. Dwaj wydostali się z zagrożonej strefy o własnych siłach, dwaj inni zostali przysypani. Gdy ratownicy zdołali do nich dotrzeć, już nie żyli. Dwóch górników zginęło, a dwóch zostało rannych. Myślami jesteśmy z rodzinami i bliskimi ofiar. Pragnę oddać hołd górnikom, ich ciężkiej pracy i poświęceniu, a także wyrazić uznanie dla ekip ratowniczych, napisał wieczorem na Facebooku prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. Mieli duże doświadczenie, ofiary to doświadczeni górnicy w wieku niespełna 50 i 33 lat, z długim stażem pracy. Jeden z nich, pracownik z ponad 30-letnim łącznym stażem, pracował w mysłowickiej kopalni od 12 lat, drugi od prawie 11 lat. O godzina 16.28 nastąpił zawał w ścianie, w wyrobisku ścianowym na poziomie 665 metrów, poinformował z kolei dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach WUK. W akcji ratunkowej brali udział ratownicy z kopalni Mysłowice Wesoła, ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu i ratownicy z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie. Sprawę zbada prokuratura, to nie pierwsze podobne zdarzenie w tym zakładzie. W sierpniu 2020 rok. Pięciu górników zostało rannych po tym, jak na głębokości ponad 600 metrów doszło do tąpnięcia. Przyczyny i okoliczności czwartkowego wypadku wyjaśnia Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego. Sprawę zbada także prokuratura. Zmarli w czwartek górnicy to druga i trzecia śmiertelne ofiary pracy w polskim górnictwie w 2021 rok. Pierwszą w tym roku ofiarą był 33-letni górnik, który 19 lutego zginął przysypany węglem w kopalni Ziemowit w Lędzinach, również należącej do PGG. W całym ubiegłym roku w górnictwie zginęło 16 osób, w tym 9 w kopalniach węgla kamiennego, wobec 23 śmiertelnych ofiar w 2019 rok.